Zapachu grzanego wina, tość już, wychodzę. Po szczerbatych schodkach przez ciemną bramę na rynek. Barany balkonowe patrzą na mnie, przede mną ratusz. Majaczy we mgle, śpią kamieniczki. Nieokreślony duży kształt poruszył się. Bliżej podchodzę, lęk mnie ogarnia. Wrócić do piwnicy? To coś nieznane. A jak co? Iskrzą się zielone oczy. Behemot? Odchodzę szybko. Oglądam się. Za mną czarny kot. Weszłam w uliczkę z wystawy. Z wystawy śmieją się manekiny. Za rogu kamienicy wychyla się wielki czarny łeb. Zamykam powieki. Zawrócić do piwnicy? Otwieram je powoli. Pod nogami miałczy mały kot. Nie, to nie behemot. Nad miastem szafirowe zorze. W perspektywie uliczki z rzadka się kręci lunatyczny przechodzień. Zamykają kościół przemienienia. Wchodzę, krzyż. Tu nie wejdziesz, behemocie, huncfocie. A kysz!
koniec kuszenia, nie spełniam się twe marzenia. Ale to nie pan jest kochani, tylko muszę przewrócić stronę. No. I teraz jeszcze dalszy ciąg. Wychodzę, noc w dzień się przemienia. Planty jeszcze śpią. Słychać tylko krakanie wron. Zegar starczą księżyca przy basztowej wybija. Bim, bom! Brutalnie rozrywa senną ciszę tramwaj. Ludzie pracy, nie będzie kołaczy, jak nie wsiądziecie do mnie. Biegnę, siadam zdyszana, podnoszę wzrok. Naprzeciw robi do mnie oko czarny kot. Jeszcze pan Mieczysław odpoczywa chwilę. Pan się zastanawia, co nam jeszcze przedstawić. Więc mogę opowiedzieć taką historię, jak nasz książę idzie kiedyś, a to było lata 90. przez Floriańską, a nasz książę na stroju stoi z koszykiem, to był, i rozdaje fiołki paniom na Floriańskiej. No i sobie uświadomiłam, że to jest 8 marca. No i piwnica właśnie tak to uczciła, a przede wszystkim nasz książę na stroju miał taki gest i rozdawał fiołki w owym dniu. Jeszcze będą z pani ludzi, zdaje się. Dziękuję. To duże brawo dla...